Cześć wszystkim, z tej strony dr Urgot i dr Hoda. I mamy dla was kolejny komentarz, w którym będziemy sobie komentować brązy. Idealnie trafiliśmy brąz piątka, nawet na flexach ma piąteczkę, także jest cudownie. Tym razem będzie Yorick w brązie 5. Zobaczymy, jak to pójdzie. Velkos z Ghostem i Ignite'em. Ghost jest jakąś koreańską metą teraz? Nie orientuję się w LCS-ach za bardzo. Na midlane'ie biorą Ghosta. Naprawdę? Ghosta i Flasha nawet często. A tu jest Ignite, będzie agresję. Będzie biegał i podpalał, będzie taki Ghost Rider. W drużynie naszego gracza na top lane mamy Yoricka, czyli samego Paula B. Na jungli Vi, na midzie Heimer, AD Carry, Miss Fortune i support Sona. W przeciwnym teamie na topie jest akurat Yasuo, CG Cobra. W jungli mamy Rafała, na midzie nie ma Velkoza. Jako AD Carry jest Jhin, jako support Thresh. Jeżeli chodzi o nich, jest też ciekawy trend tutaj. Jest Hubertinho, Cezary, Rafał, Andrzej. I nawet Hermiona. No, i Paul B. To jest... Paweł B. Dajmy mu jakieś nazwisko. Takie pospolite polskie nazwisko na B. Buchsztal. Paweł Buchsztal, może być? Jesteśmy już w grze, drużyna niebieskich wyrusza na Reda, tam gdzie Lichin będzie zaznaczał swoją dżunglę. Velkos tym razem już na midzie, Yasuo pod swoją wieżą, również na topie. Heimer postawił Warda na rzece. Obawiają się jednak invade'u. Lichin jest akurat znany z tego, że często lubi sobie wejść tam, gdzie go nie proszą. To jest sprawdził krzaki, czy przypadkiem nikt nie invade'uje. Rafał prezentuje maestrię, po czym Hubert też prezentuje maestrię. Czy Cezary się... Dobrze, Andrzej. Dobra, miniony już są prawie na miejscu. Trajbusz zwardowany ze strony drużyny czerwonej. Chcą prawdopodobnie sprawdzić, gdzie zaczyna Lee Sin, chociaż to jest chyba dosyć oczywiste. Tak, jeżeli botlane drużyny przeciwnej zjawi się spóźniony do pierwszej linii minionów, można z całą pewnością stwierdzić, że jungler tej drużyny zaczynał na redzie. Jeżeli akurat jest takie ustawienie mapy, oczywiście. Mm-hmm. Póki co Velkos sobie nie radzi. Heimer niestety go cały czas zoonuje tymi teretami, ogranicza mu pole do poruszania się oraz farmienia. Zobaczymy, jak się sprawdzi z tym Ghostem Ignite'em. Ale póki co strasznie daje się obijać. Tutaj na bocie się szykuje już gank Lee Sin na pół HP. Czy to będzie dobry pomysł, chociaż oni cały czas mają pierwszy level? Nie odpuścił. To było tylko takie chyba pokazanie siły. Mamy junglera w okolicy, nie zadzierajcie z nami. O, Vi gankuje na topa. Yasuo jest odcięty, jest po złej stronie mapy w tym momencie. Ale jednak kamerzysta woli nam pokazać, dobrze, jesteśmy jednak na to. Jednak tam idzie z powrotem. Yasuo tam walczy o życie, ale poszedł flash, doskakuje do minionów, ma bardzo łatwą ucieczkę. Tak, udało mu się. Bardzo ładnie ograł tutaj ten gang, Vi. Próbowali go zejść z obydwu stron na trajbuszu, lecz on po prostu tylko czekał, przeskoczył przez jednego, po czym doskoczył sobie do minionów. Tymczasem na bocie tutaj niestety niefortunna linia, jeśli chodzi o Thresha i Jhina, bo Sona cały czas harasuje, cały czas również heala. Teraz zmarnowany egzot przed nią, nietrafione Q mimo... Thresha. Jhin teraz na 300 HP, nadal zostaje. Próbuje na coś farmić tam. Ta MF-ka przyjęła oczywiście damage od tereta, ale to nie jest wystarczająco, aby zengage'ować, chociaż Thresh się zdecydował zengage'ować. Q trafione, utrafione. Andrzej jednak wykorzystał heala. Ale piękny haras ze... O, ten face check nie skończył się dobrze dla Yasuo. Czy ucieknie? Nie ma żadnych minionów, chociaż Vi nie wydaje się być aż tak agresywna, żeby dive'ować. W jungli już widzimy, że się pojawił Infernal Drake. Drużyny powinny zacząć o niego wkrótce walczyć, chociaż z tymi Drake'ami to nie wiadomo w tych dwójkach niestety. Tymczasem mamy gang na topie. Lee Sin, Rafał 2708, trafia Q. Flash ze strony naszego gracza Pawła. Nie ma najmniejszych szans. First Blood dla drużyny niebieskiej. Niestety Paweł Buchszwal nie podołał temu gankowi. Pierwsza krew. Dla drużyny niebieskiej. Yorick stracił flasha, przez co będzie musiał nieco bardziej defensywnie grać na tym top lane'ie. W międzyczasie tutaj Heimer sobie elegancko szyci wizję, dał się obić. Czy to było warte 5 gold, 5 golda? Nie sądzę. Ale bardzo też ciekawa gra Wardami. Widzimy, tutaj jest 6 minuta w tej chwili. Kurczę, a już ping. Już ping, już krabik zrobiony. Tutaj niebieski wart na niebieskiej dżungli. Jhin razem z Threshem niestety coraz bardziej są obijani na bocie. Tutaj double gank, oboje zrezygnowali. Chociaż Lee Sin nie wydaje się za tak łatwo odpuścić. Drużyna czerwona ma na niego wizję ze względu na bardzo wystawione miniony. Lee Sin odpuszcza. Chociaż... Ale Vi nadal się kręci w trybuszu. Tak, Lee Sin też nie jest zdecydowany, ponieważ wie, że tam się czai Vi w okolicy i mogą go spróbować złapać. Chciałem zauważyć na wizję drużyny czerwonej w okolicy Drake'a. Mają pełną kontrolę nad tamtą okolicą, nad dolną rzeką, także nawet jeżeli drużyna niebieska próbowałaby zdobyć ten obiektyw, nie da za rady. Chciałem zauważyć, że ogólnie drużyna czerwona, jeśli chodzi o wizję, dominuje w tej chwili. Przed chwilą widzieliśmy, jak Yasuo na topie niszczył pinka, który postawiła
bodajże Vi, tak, wracając z dżungli. Tak samo Pink jeszcze jeden jest przy midlane, tak jak wcześniej zauważyłeś. Jest też Drake zwardowany. Midlane zwardowany z dwóch stron. Bardzo dobry gra widzą, to trzeba pochwalić. W międzyczasie na topie się szykuje jakiś lane gank, Vi się czai w krzaku, czeka aż prawdopodobnie Yorick pushnie, żeby przejść do następnych krzaków. Yasuo się niczego nie spodziewa. Vi ma perfekcyjną szansę. Kobra wbija w nieodpowiednim momencie. Tutaj niestety nietrafione. Jeszcze do minionów! To jest nieuchwytny Yasuo. W minionach nie ma co z nim walczyć. Dokładnie, pięknie to wygrał, pięknie. Po raz kolejny zmarnował czas Vi. Po raz kolejny uszedł z życiem z ganka, który wydawał się być pewną śmiercią. Chociaż wydaje się na to, że Vi nie ma zamiaru odpuszczać, widząc na HP Yasuo. Po raz kolejny będzie próbowała lane ganka, tym razem już z najbliższych krzaków do drużyny niebieskiej. I zobaczymy, czy Yasuo teraz również tak agresywnie będzie engage'ował naszego gracza Pawła. Tutaj Yorick wydaje się disrespektować albo disconnectować. To wygląda na B i Vi wbija! Na pełne... Więzienie po raz kolejny nietrafione. Lee Sin użył ulta porażona Heimera. Elegancki gank, niestety. Ult. Ult ze strony Spaziego i zabił! Nie zabił! Double kill dla Heimera, to jest niesamowite, co się właśnie stało. Oni zbyt tak byli zajęci Heimerem, że nie zauważyli w ogóle odpalonej wieżyczki na ulcie. Dokładnie, i to ona ich skończyła, a tam jeszcze w międzyczasie przypuszczam, że jakiś damage były miniony też. Miniony i mniejsze tarety na pewno, bo były cały czas aktywne, mimo tego, że Heimer nie był w okolicy. No, ładnie tutaj wrócił to Heimer, w tej chwili 3-0 na jego koncie. Drużyna czerwona prowadzi już 1000 golda. Nie jest to aż tak dużo, aczkolwiek na early game daje naprawdę sporą przewagę. Udany hook od Thresha. O, counter ult. Engage! Oba ulty ze strony botlane'u z drużyny czerwonych. O, rykoszet załatwi tutaj Thresha od strony MF-ki. Jhin jednak ucieknie. Ulta ma dostępnego, aczkolwiek mu się nie opłaca ze względu na to, że Miss Fortune ma całe pół HP. Dodatkowo jeszcze heal od Sony, także to raczej by nic nie dało. Chociaż być może teraz. O, heal zmarnowany. Heal odpalony, summoner spell. Andrzej? Niestety nie widzieliśmy do końca tego ulta, ale nie trafi. W międzyczasie Vi pinguje, prosi o pomoc na Drake'u. Zaczyna go samotnie, czy drużyna czerwona dołączy do niej? Nie wydaje się, postanawiam pusznąć botlane'a ze względu na to, że ich przeciwników nie ma na tej linii aktualnie. Ale też ciekawe zagranie ze strony Heimera, teraz odpalił ulta pod wieżą, żeby tylko sforsować odwrót Vel'Koza. Dokładnie. W międzyczasie drużyna niebieska też pinguje na Drake'a, ale niestety nie zdążyli zareagować wystarczająco szybko. Mieli wizję cały czas na tego Drake'a. Niestety jungler był na drugim końcu mapy i nie był w stanie nic z tym zrobić. Tutaj w międzyczasie nawiązał się teamfight. Sona engage'uje, niestety brak many oraz ulta robi swoje. I wiesz, tutaj jeszcze walczą w tym Drake picie. Oj, Jhin zaryzykował tą latarnię, ale tym razem mu się to opłaciło. Tym razem Yasuo. Jeden na jeden z Pawłem Buchszwalem. Nie zdecydował się użyć ulta. Paweł to jest Paweł Buchszwal 8. Tak jest. On ma 8 lat. I teraz ult ze strony Pawła. Widziałeś ten damage? Tak jest. Bardzo duży damage. To Yorika trzeba szanować. Oj, Heimer, znowu ta sama... Po raz kolejny to samo! Ach, tym razem jednak wystarczył ult ze strony Vel'Koza. Zabrakło dosłownie dwóch uderzeń od taretów Heimera, aby dokończyć Lee Sina. Zabrakło tego damage'u, który mógł zadać ten taret na ulcie. O, Thresh złapał Sonę. Trafione EQ, trafione R. I to będzie kill z całą pewnością dla Jhina drużyny niebieskiej. Drużyna... Yasuo 100 HP, a nadal gra. Paweł Buchszwal zdecydował się na dive. Oj, chyba go to zgubi, chociaż ta potka może go uratować, tak ucieka. Będzie próbował prawdopodobnie cofać się w krzakach obok drugiego tareta drużyny niebieskiej na topie. Yasuo pinguje, żeby tam pomóc. Yorick się próbuje wycofać, Yasuo nie wie co robić. Kamerzysta nam pokazuje cały czas botlane'a, na którym właśnie zginął Jhin. I chyba również Thresh. Denting blow ze strony Vi. Lee Sin! Czy zdecyduje się na dobre kopnięcie? Tak. Kopnięcie było bardzo... Double kill dla Lee Sina, proszę bardzo, bardzo ładnie to ograne. Tak, wyszło to jednak na plus drużynie niebieskiej ze względu na to, że drużyna niebieska dostała jednak shutdowna, a za to drużyna czerwona dostała zwykłego double killa. A co ciekawe również, Yorick udało mu się wycofać z tych krzaków. Prawda? Yasuo nie był na tyle greedy, żeby tam pójść. Też był low, także nie chciał ryzykować śmierci. Byłem zbyt podekscytowany tym botlane'em, coś tam działo. Chciałem przypomnieć cały czas, że drużyna czerwona jest w posiadaniu Infernal Drake'a, także fajty raczej powinny być po ich stronie, chociaż zobaczymy, jak to będzie w late'cie, ze względu na to, że Lee Sin jest owiany taką opinią, iż w late game nie sprawuje się za dobrze. Lee Sin jest w okolicy mida, mógłby świetnie zgankować, ze względu na to, że jest Vel'Koz dosyć przypięty. Ale niestety są tam wardy po jednej i po drugiej stronie. Pink stoi od tej szóstej minuty, kiedy mówiliśmy o nim, a po drugiej stronie zwykły ward Trinketa również. W międzyczasie na topie tutaj Yasuo, Pawła Buchszwala, tak. Po prostu...
Paweł Buchszwal, niestety na potęgę Yasuo nie ma silnego. Heimerdinger tutaj skończył w tym momencie pierwszą wieżę na środkowej alei. Po raz kolejny combo ultów botlane'a, czy będzie ult ze strony MF? Tak jest, jest heal wykorzystany. MF, troszkę spóźniony, aczkolwiek i tak równie skuteczny. Czy zginie również Jhin? Jhin zginie niestety. Jest, jednak heal oddany dla Sony. Yasuo jest tutaj bardzo złej sytuacji, nie ma minionów, do których mógł doskoczyć. Vi go ultuje. Podejmuje walkę w minionach, nie jest to za dobre rozwiązanie, aczkolwiek damage może wystarczyć, tutaj podrzucenie. Ach, tak ale blisko. Ale jednak Vi, tutaj Lee Sin będzie próbował dokończyć robotę, flashuje, nie trafia. Lee Sin tutaj będzie prawdopodobnie próbował jeszcze dokończyć tego tareta. W międzyczasie Heimer za wykorzystaniem ulti i swoich wieżyczek kończy drugą wieżę na midzie, także pokazuje tutaj po raz kolejny swoją dominację na midzie. Pójdźmy też na farmę, bo to też jest ciekawe. A właśnie, nie zwracaliśmy w ogóle uwagę, Jhin razem z MF-ką idą łeb w łeb, pomimo jednak dominacji drużyny czerwonej na dolnej alei. Jhin naprawdę potrafi farmić i to mu wychodzi w tym momencie. Ma nawet leciutką przewagę nad Miss Fortune. Na midzie Heimerdinger dominuje, tak samo jak dominował w walce, a na top lane jest w miarę wyrównana walka, pomimo oczywiście dominacji Yasuo w tym momencie, który prawdopodobnie zdobywa kolejnego już killa. Tak. Tak, Bugszwal, niestety trzecia śmierć na koncie naszego tutaj gracza. Za 25 sekund pojawi się drugi Infernal Drake. Ale tym razem Cezary zaproponował bardzo duży damage, ale kill ostatecznie trafia do Jhina. Tutaj znikąd się pojawia Vi, postanawia wykończyć Vel'Koza, udaje jej się to i wznawia się pościg na Jhina. Ten próbuje spowolnić pięknie flashował. Jeżeli Vi ma ulta, to i tak nie uda mu się uciec. Ale jednak odpuszczają. Vi nie ma ulta, zostało dosłownie 10 sekund do niego. Także nie była w stanie go złapać. Tutaj Lee Sin się dał troszkę obić. Kontynuuj walkę, pomimo damage'a, który dostał. Jhin ultuje. Obrał sobie za cel Sonę. Czy trafi ostatnim strzałem? Niestety nie udało mu się bajs. I Vi tymczasem zdążyła jeszcze podejść go od drugiej strony. Czy zabije jeszcze Thresha? Nie. Niestety ten jeden strafiony strzał więcej w stronę Jhina i to by się udało. Aczkolwiek no nie pykło. Po prostu nie pykło. Tymczasem Vi po tym jak zrobiła botlane drużyny niebieskich jeszcze wybrała się na mida. I czy to przeżyje? Tak. Kolejne dwa kile dzięki niej, Drake, no. To nie był Infernal niestety, ikonka w lewym górnym rogu mnie troszkę zmyliła, był to wieczny Drake, przyszedł on na stronę drużyny czerwonej. Po raz kolejny ulti ze strony drużyny czerwonej wykorzystane agresywnie, żeby pushować. Jest to jakaś strategia, która pozwoli już im zabrać trzeciego tureta. W przeciwieństwie do drużyny niebieskiej, która zabrała dopiero pierwszego na top lane. Drużyna czerwona zdobywa już czwartego tareta, tym razem na dolnej alei. Jhin próbował coś tam ich powstrzymać, aczkolwiek wycofał się ze względu na ich rewagę liczebną, gdyż support pomagał midlanerowi. Tutaj jungler bierze drużynę czerwonej kolejnego obiektywa. Ult ze strony Heimera w sumie bardziej defensywny, ale co zrobił ten Yasuo nie ma pojęcia. Chciał się wbić, dość sprawdzić, chyba nie mieli wizji w tamtym regionie. Jeżeli trafi ulti, to może jeszcze coś... O. Lee Sin? Czy będzie kopał? Nie wiem czemu w tej grze cały czas... Ale się zamienili miejscami, proszę Państwa, ale mechanika tej gry jest piękna, Liga Legend, polecam wszystkim bardzo serdecznie. Lee Sin zengadżuje, trafił z Q, Vi jednak zrezygnował ze względu na Yorika. Który się chował w krzakach. Baron się pojawia za 2, 1 i tak. Jestem ciekaw, czy będzie ruszony. Prawdopodobnie będzie ruszony przez drużynę czerwoną. W międzyczasie właśnie, a propos drużyny czerwonej, zdobywano kolejnego killa na top lane'ie. Yasuo niestety już zaczyna troszkę tracić na swojej użyteczności, pomimo pomocy junglera, który był w okolicy. Tak, i głównie też przez jego jakby tą lekkomyślność. Te statystyki, które zdobył na początku, czyli 3-1 z tego co pamiętam miał, troszkę się poczuł zbyt pewnie i nie zwracał uwagi na swoje otoczenie. A też jeszcze chciałem zauważyć, że Geralt buff... To był ult? To był ult. Soma tutaj jakiś bardzo kontrowersyjny ult. Używa tego ulta. Ale teraz drużyna czerwona i jeszcze followuje Andrzej czy Mareda? Nie, miał blue, niepotrzebnie tam poszło. Cezary, pełen ult, skastowany w cały czerwony team. Lee Sin tam, jak gdybyś tylko tam był Yasuo. Gdyby Yasuo tak podrzucił tę trójeczkę, która ma poniżej połowy HP, a po prostu zgarnąłby tripla co najmniej. Aczkolwiek... I to już jest koniec tej gry, 21 minuta. Surrender. Dlaczego? No proszę Państwa, ale to nie był wcale tak... Dominujący mecz dla drużyny czerwonej. Pomimo, że miała jednak trochę tą przewagę, to mogło wyjść. Szczególnie na początku była tam jeszcze taka szansa, ale później, po tym jak MFK dobiła 7 killi, Vi na koniec gry 8 killi, tylko jeden dead. No jednak przewaga była duża. Była duża, była. Trzeba to przyznać. Pawłowi Buchszwalowi udało się akurat wygrać ten mecz, za co serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że jesteś zadowolony, iż wystąpiłeś. Dużą, bardzo dużą rolę odegrała tutaj Vi, także jej też się należą wielkie brawa za to, że pomogła. Mimo tego, że pierwsze dwa ganki na Yasuo nie wyszły, nadal przychodziła na top lane'a, nadal chciała Pawłowi
pomóc. Że warto zaznaczyć jej wpływ na to. Doktor Grudoklat czmychnął już, także ja pozwolę sobie was poprosić o to, żebyście, jeżeli oczywiście podobał się wam ten odcinek, pozostawili po sobie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby zawsze być na bieżąco z tymi i też innymi filmami od kliniki, czyli od nas. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego razu. Trzymajcie się.